Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zamontujemy sobie diody LED do kufra K-Max. Do kufra K-Max są już gotowe takie kity, takie zestawy z diodami LED i z możliwością podłączenia od spodu. Mało dostępne, gdzieś tam na Allegro kiedyś widziałem. Sprzedawca też nie wiedział, czy akurat do tego kufra to będzie pasowało. Ale jak widzicie, tu jest jeszcze czajnik. Co ma czajnik wspólnego z kufrem? No i zaraz się dowiecie właśnie. Czajnik to jest nam niepotrzebny. Zostawiamy sobie tylko ten element, który trzeba wymontować. To też jest nam niepotrzebne. Potrzebny nam będzie ten styk i kabel. Kufer K-Max, jak już wcześniej wspomniałem, on ma tutaj takie przygotowane miejsce na zamontowanie takiego zestawu z LEDami. Myślę, że te LEDy nie są takie mocne, ale na przykładzie tego kufra to jest może troszeczkę ułatwienie, bo już jakieś tam miejsce zaznaczone jest, gdzie należy wyciąć, gdzie należy się tego pozbyć, jakiego plastiku. Ale myślę, że takie diody będzie można zamontować do praktycznie każdego kufra. No więc zaczynamy działać. Najpierw musimy się pozbyć środka kufra. Użyjemy takiej piłki. Wydubane. Tutaj będziemy mocowali drugi element czajnika. Też trzeba będzie się pozbyć tych wszystkich zbędnych plastików, które są dookoła. Ten element zamontujemy właśnie tutaj w środku. Dobra, jak już mamy grubnie poobcinane ten element, to można by było go teraz troszeczkę oszlifować dookoła takim papierem ściernym. Element kufra, można powiedzieć, że jest praktycznie przygotowany, ale jestem ufajdany. Kufer obrócony i na obróconym kufrze postaram się spasować ten element. Tak sobie myślę, że do niektórych kufrów trzeba będzie jednak sobie inaczej to dopasowywać, z tego względu, żeby trafić w odpowiednie miejsce na podstawie kufra. Ja tutaj nie muszę zbytnio celować, bo już mam takie miejsce przygotowane i na samej podstawie kufra też takie miejsce jest. Jak go tu zamontuję, to mi akurat pasuje i się fajnie rymuje. Jak podłączycie 230 z drugiej strony czajnik, to można gotować w kufrze wodę jeszcze. Czy nie? Siedzi. Dobra, druga część. Trzeba będzie w podstawie teraz zamontować drugi element tegoż oto mojego pomysłu. Robię to w ogóle po raz pierwszy. Nigdy takiego czegoś nie robiłem. Mam nadzieję, że mi to jako tako wyjdzie. Teraz zamontuję sobie podstawę. I to zabieram się za drugą część. Wyznaczę sobie. Po wszystkich czynnościach
dopasowujący podstawę i ten styk. To jest wycięty otwór, jest zatoczony na ten kołnierz tutaj, pasowane. O, można zamontować. Najlepiej byłoby teraz to przymocować w takiej pozycji, skleić klejem dwuskładnikowym. Zmatować jeszcze powierzchnie, które będą klejone. Dałoby się też trochę odtłuścić, o, akurat taki odtłuszczacz jakiś, ale tak mi się tutaj ten dęksem i takimi innymi też można sobie spokojnie to odtłuścić. No i co, jak już mamy w miarę klejem wypełnione, pozostaje nic jak zainstalować to na swoim miejscu. Niech się ułoży tak, jak powinno być. Klej pozostawiamy do wyschnięcia. Dobra, jak już mamy podstawę przygotowaną, klei się. Zajmiemy się montowaniem LEDów. Ok, mamy zdemontowane. Tutaj wkleimy paski LEDowe. Z uwagi że na fakt, że tutaj przy czajniku akurat są trzy styki, ja wykorzystam wszystkie trzy i zamontuję światła pozycyjne i światła stop. Światła stop zrobię takie dosyć długie, światła pozycyjne zrobię krótsze. To jest taki właśnie pasek LEDowy 5x5, dosyć mocne białe diody. Trzeba będzie dopasować po prostu tutaj. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Ok, tu byśmy mieli światła pozycyjne. Dwa razy dłuższe będą światła. Stop. Dzień zmagań z konstrukcją moją. Dlaczego drugi dzień? Dlatego, że musiał klej zaschnąć. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to się składa teraz. Element wklejony. Styki tutaj są dostępne. No, trzeba się zabrać za montowanie przewodów do diod. W tym miejscu już mamy przybudowane, więc żeby czasami przewody się nie porwały, to zabezpieczymy je klejem na gorąco. Przewody mamy polutowane, zabezpieczone klejem. To trzeba będzie się zabrać za wywiercenie otworu, żeby wprowadzić te przewody do środka.
następnym etapie przygotujemy jakieś odgłośniki. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię to z folii aluminiowej, skoro przewody są dosyć dobrze zabezpieczone przed tym, żeby nie zrobiło się gdzieś tam czasem jakieś zwarcie. Pozostaje tylko teraz ułożyć przewody w odpowiednich miejscach za pomocą klejpy na gorąco. Już mamy przewody wstępnie ułożone wewnątrz kufra. To żeby nie pchać ich dalej w tą drugą część, podstawę tutaj, to musimy uciąć z jednej strony, zlutować drugim przewodem i przewodu będzie mniej. W ten sposób łączymy wszystkie przewody i pozostaną nam tylko trzy do wprowadzenia do podstawy. Zaizolowałem takim bandażem właściwie szwacianym, żeby to było bardziej elastyczne. Dodatkowo zabezpieczę całość klejem na gorąco, że ten element, który tutaj montowałem, mam dość dobrze dopasowany. Bardzo ciasno wchodzi, więc nie ma sensu tutaj używać jakiegoś innego kleju. Dlatego użyję jakiegoś kleju cyjanoakrylowego typu kropelka, super glue i tak dalej. On sam w sobie, ten element, się dosyć dobrze trzyma, ale nie zaszkodzi go przesmarować klejem, żeby trzymał się jeszcze bardziej. Dobra, teraz trzeba będzie przylutować i wybrać odpowiednie piny. Całość zabezpieczymy naszym ulubionym klejem na gorąco. Do podłączenia wszystkiego do motocykla użyjemy tego kabla zasilającego. Przewody podłączone. Kufer siedzi. No i nadejszła wiekopomna chwila. Światła pozycyjne są. Światła stop są. Pozycja plus stop. Idziemy sobie na pozycyjny i nagle wciskamy stop. Dobra, jak to wygląda po ciemku? Światło pozycyjne i wciskamy hamulec. Dzięki bardzo za oglądanie. Przedstawiłem Wam ogólny zarys tego, co jak można zamontować światła w kufrze. Na przykładzie kufra K-Max 50 litrów. Myślę, że takie światła można zamontować w każdym kufrze. K-Max akurat miało przygotowane takie miejsca na zamontowanie dodatkowych świateł. Są takie kity do zamontowania tych świateł. Ja postanowiłem zrobić sobie to na podstawie odczajnika. Więcej o tym kufrze postaram się opowiedzieć w następnych filmach. Jak sobie go wyposażyłem, jak sobie go wykończyłem, co zrobiłem dla wygody użytkowania tego kufra. Także zapraszam na kolejne filmy. Tutaj pozostaje tylko w tym wypadku drobna kosmetyka. Jeżeli Wam się podobało, pozostawcie łapę w górę. Zależy mi na tym. Dajecie motywację do tworzenia dalszych jakichś tam filmów. Subskrybujcie kanał oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie. I jak już wszyscy wspominają, kliknijcie w dzwoneczek, to nie przegapicie żadnego filmu, który będę wrzucał na kanał. Zaglądajcie też na mojego Instagrama, na mojego Facebooka.
na pewno coś ciekawego tam dla Ciebie zobaczycie. Także dzięki bardzo za oglądanie, do następnego.